witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Forza Horizon 2. No i tak jak wam obiecałem, dzisiaj udamy się do salonu tuningu, ponieważ tam przerobimy sobie samochód. Pokażę wam, jak cały tuning wygląda, no a w końcu potem rozegramy sobie już ostatni tutaj wyścig w tych mistrzostwach. Więc dobra, ustawiamy sobie tutaj najpierw znacznik i pojedziemy. Troszkę tej gotówki już jest, tak więc możemy coś tam zdziałać. Czekajcie, tylko sobie wyciszę tutaj muzyczkę, okej, dobra. No i możemy w sumie już jechać. A, pięknie! Naprawdę tutaj, jeśli chodzi o takich graczy, którzy lubią się w grze też bawić, jakiś drift czy coś innego, naprawdę tutaj sporo możliwości, bo ten model jazdy właśnie, mimo że taki arcade'owy, naprawdę daje nam dosyć fajne możliwości, jeśli chodzi o taką zabawę w grze. Naprawdę zobaczcie, jak to auto fajnie jest tutaj zarzucane na zakrętach, dosłownie całkowicie przez wszystkie zakręty. Zobaczcie też, jakie fajne drogi są, nie? No idealne w sumie do driftu. Szerokie. A może nie zawsze to wychodzi, ale no jest tego naprawdę dosyć dużo. Ze względu na to, że też jest tych dróg dużo, no one są strasznie różne często, naprawdę tutaj jest sporo dzięki temu możliwości. A jeśli ktoś lubi, nie wiem, offroad, to po prostu może, nie wiem, wziąć sobie jakąś terenówkę i pojeździć sobie po prostu po tych bezdrożach, bo faktycznie wszędzie, wam to jeszcze pokażę, ale na przykład zobaczcie, tutaj mamy drogę, nie? Jedną drogę, drugą drogę. W Forzie Horizon 1 nie za bardzo można było przyjechać tak, o, sobie z tej drogi na tą, a tutaj bez problemu naprawdę można to zrobić, więc jeśli o tą kwestię chodzi, to mimo że mapka może nie wydaje się do końca duża, to mimo wszystko daje nam ogromne możliwości właśnie jeszcze między drogami, dzięki czemu ten dystans się całkowicie tutaj oczywiście zwiększa. No i wjeżdżamy sobie do tego miasteczka. No to też, no kolejna nowość, tak? Miasteczka w Forzie Horizon to też kolejna nowość. Wcześniej mieliśmy bardziej takie tereny opuszczone, tak? Wiadomo, tutaj za dużo ludzi nie ma, bo no też, no zobacz, tu mamy na przykład ludzi, no ale jeśli chodzi o takie, jest ich sporo, zobaczcie, oni też żyją własnym życiem tutaj. Możemy też niszczyć te wszystkie stoliki, które są w okolicy, no ale też nie ma ludzi oczywiście w miasteczkach ze względu na to, że no gra wtedy musiała wymienić model zniszczeń w postaci, a to nie o to chodzi, to jest ścigałka, a nie GTA, a też wiadomo, że jeśli jest możliwość przejeżdżania ludzi, to też jednocześnie trzeba zwiększyć po prostu, jakby to powiedzieć wam, kurczę, wypadło mi to z głowy, co chciałem powiedzieć, znaczy brakuje mi słowa bardziej. Gra musiałaby być od wyższego roku, tak? Musiałaby być od 18 lat, tak mi się wydaje przynajmniej, że od 18 lat co najmniej musiałaby ona być. Tak więc, wow! Ale tam fajnie też wygląda, zobaczcie, takie, nie wiem, pola ryżowe, nie, bardziej powiedzmy to pola, nie wiem, winogronowe czy jakie. Ale to też naprawdę niesamowicie wygląda tutaj miasteczko, mamy w okolicy, a tam już normalną naturę. To już naprawdę niesamowicie to wygląda. Dobra, wjeżdżamy do warsztatu. No i co tutaj nam nasza koleżanka doradzi? Hej kolego, tutaj ziszczą się twoje marzenia o ulepszeniach samochodu. Nowe opony albo felgi, a może wymiana całego silnika? Wszystkim się zajmiemy. Oczywiście jest możliwość malowania w różny sposób samochodu. Ja wam tutaj... Chcesz zmienić lakier? Dobrze trafiłeś. Jeśli chcesz przemalować wóz albo dobrać ozdobny motyw graficzny, możesz to zrobić u nas. Ja wam to pokażę. A więc tak, mamy możliwość lakierowania zwykłego. Tutaj jest fajna kwestia, że od razu w standardzie mamy kolory specjalne i zobaczcie, możemy przynieść cały samochód mieć w karbonie, tak? A też możemy mieć poszczególne po prostu tylko i wyłącznie elementy, co mi się osobiście podoba. Pamiętam, że w poprzednich takich, nie wiem czy w Forzie 5 to już było zaimplementowane, ale pamiętam, że jak grałem w Forze 3 na przykład, to trzeba było tam pobierać albo tworzyć samemu właśnie jakieś takie powłoki karbonowe. Pamiętam też, że na internecie, na YouTubie było sporo poradników, jak zrobić karbonową maskę po prostu w Forzie. A tutaj wybieramy sobie już gotowce, po prostu mamy, nie wiem, karbonowe lusterka, możemy też mieć spoiler karbonowy, więc jeśli o tą kwestię chodzi, to fajna sprawa, naprawdę. Zaraz sobie też kupimy jakieś koła nowe. No tej gotówki mam sporo, więc naprawdę myślę, że to na jakieś podstawowe rzeczy wizualne starczy. Jeśli chodzi o aspekty, nie wiem, mechaniczne powiedzmy, no to
sobie, to pewnie będzie mu lepsza. I w kolejnych odcinkach, wiadomo, tej kasy będzie potrzeba bardzo, bardzo dużo. I teraz co? Jeszcze mógłbym polakierować w sumie ten samochód, bo chciałbym bardziej taki pomarańczowy. O, taki może być, dobra. Ej, usunęło mi się wszystko. No bez jaj. Dobra, lusterka. Jeszcze weźmiemy. Okej. Szyby są, czy nie? Nie, chyba nie. A nie, szyby są, dobra. Zapiszemy sobie to i teraz pójdziemy zobaczyć, jak wygląda tuning mechaniczny. Oczywiście też w grze istnieje coś takiego jak możliwość tworzenia własnych grafik, możliwość pobierania grafik, ponieważ Forza też jest dosyć w dużym świetle grą społecznościową i tutaj mamy na przykład jakieś stworzone projekty innych osób, innych graczy. Więc na przykład jeśli Wam się kojarzy Toyota Supra, którą ja sobie tutaj jeżdżę, to oczywiście jest możliwość pomalowania, znaczy na pewno ktoś pomaluje, stworzy taką kalkomanię po prostu, która będzie miała tą grafikę, która była właśnie w Szybkich i Wściekłych przy Toyocie Suprze, więc nie trzeba będzie tego tworzyć, tylko będzie tą grafikę można sobie pobrać. Niektóre projekty są udostępniane za darmo, niektóre trzeba będzie tym twórcom po prostu płacić, ale nie prawdziwe pieniądze, tylko oczywiście te wirtualne, więc to też jest tak jak w poprzednich Forzach, bardzo fajnie tutaj stworzone. Jak widzicie, mamy te zapomniane wozy, na razie żadnych odkrytych nie ma, więc tutaj Wam tego nie będę pokazywał. Tutaj mamy możliwość konfiguracji, którą Wam już wcześniej pokazywałem, no i oczywiście ulepszenia, więc przechodzimy. Mamy tak, automatyczne, czyli tuningujemy samochód do danej klasy. Pokażę Wam to. Jasne, że rozumiem. Chcesz jak najwięcej czasu spędzić na trasie. Zajmę się majsterkowaniem przy twoim wozie. Wybierz tylko klasę wydajności, a my zajmiemy się resztą. Właśnie, komuś nie chce bawić w tuningu, no to może bezpośrednio tutaj jakoś sobie stuningować do pewnej klasy, maksymalnie akurat Suprę można stuningować do klasy S2. Kiedy, nie wiem, potrzebujemy szybko samochodu na jakiś wyścig albo nam się nie chce bawić, to wiadomo, mamy tutaj możliwość ulepszenia do danej klasy. Ale co chyba najlepsze, to zwykłe ulepszenia. Jak widzicie, mamy możliwość tak, zmiany elementów, jeśli chodzi o silnik, układ prowadzenia, układ napędowy. Tutaj już względy wizualne, czyli opony i felgi. Aerodynamika i wygląd, no właśnie, i możemy całkowicie wymienić sobie silnik, ewentualnie układ napędowy. Oto, gdzie robimy naprawdę poważne rzeczy. Chcesz większy silnik? Chcesz mieć w hatchbacku napęd na tylne koła? Zrobimy wszystko, co sobie wymarzysz. No właśnie, więc jeśli w sumie będę tuningował tą Suprę, to pierwsze co zrobię, to po prostu wymienię sobie silnik. Akurat w tym przypadku możemy sobie aż tutaj stworzyć. Włożyć, nie stworzyć, tylko włożyć silnik 6-litrowy V12, więc naprawdę może być naprawdę tutaj niezła moc w tym samochodzie, aż będzie go pewnie ciężko tutaj nim zawładnąć. Mamy oczywiście możliwość zmiany też układu napędowego i też możliwość po prostu zamontowania turbospeżarki, a potem Wam pokażę jeszcze tutaj rzeczy związane z tuningiem Tak, mechanicznym. tutaj dzieją się poważne rzeczy. Chcesz większy silnik? A może dwie turbosprężarki? Możemy zrobić co tylko zechcesz. Jak ja już Wam mówiłem, wszystko jest niemalże identyczne jak w Forzie Motorsport 5. Na przykład pokażę Wam to na przykładzie turbosprężarek. Możemy zamontować sobie dwie turbosprężarki i zobaczcie, wykres, który widzicie, to żółta kreska, to jest moment obrotowy naszego pojazdu seryjnego oraz moc samochodu. Jeśli po prostu zwiększymy, to ten kolor bardziej widoczny to jest już po tuningu, a ten, który jest mniej widoczny, to przed tuningiem, więc mamy takie po prostu wykresy. Mamy też taki, widzicie, taki mały pogląd, te ikonki pokazują nam, co aktualnie wymieniamy. Tutaj też, widzicie, mamy tłoki, pojemność, zawory, wydech, zapłon. No jest tego naprawdę sporo, więc myślę, że każdy powinien być z tego powodu zadowolony. Tutaj mamy jeszcze układ prowadzenia na przykład. Kluczem do rozwinięcia wysokiej prędkości jest uzyskanie wysokiej mocy i kontroli nad samochodem dzięki odpowiednim oponom, które dobrze trzymają się powierzchni. Choć opony odgrywają tutaj istotną rolę, decydujące znaczenie ma praca zawieszenia, która odpowiada za kontakt opon z podłożem. Akurat w przypadku, kiedy wymieniamy sobie tarcze hamulcowe, to widzicie, wszystko nam się tutaj zmienia, więc to jest widoczne. Kupimy sobie je i na przykład jak teraz będę chciał obniżyć ten samochód,
No to też jest to, jak widzicie, widoczne, tak? Cała reszta, która była wcześniej, no to tylko aspekty poglądu na po prostu tutaj jakieś różne wykresiki, tak? A jeśli chodzi o takie tutaj rzeczy, to już reszta jest bardziej wizualna. Układ napędowy. Ulepszona praca układu przenoszenia napędu jest dopasowana do przełożenia skrzyni biegów. Zapewnia to lepsze osiągi poddanego tuningowi silnika i pozwala między innymi na szybszą zmianę biegów. No właśnie, kolejne zmiany. No i już w końcu to, co chyba Was najbardziej interesuje, czyli tuning wizualny. Tak, tak, opony to najważniejsza modyfikacja każdego samochodu. A felgi? Stary. Felgi mogą nie tylko zmniejszyć masę nieresorowaną, wpływając na poprawę pracy zawieszenia, ale także poprawić wygląd wozu. No właśnie, pierwsze co zrobimy, to pokażę Wam, jakie są tutaj ogólnie felgi. Jest tego naprawdę sporo i osobiście uważam, że jest w czym wybierać. Tych felg jest tyle, że naprawdę będzie zawsze wybór jakiś. Te na przykład są fajne, albo te by były fajne, ale gdyby miały troszkę inny kolor. Przelecę tutaj wszystkie, żeby Wam pokazać. Też fajne są. Strasznie mi się właśnie takie felgi w tym rodzaju podobają, w tym tutaj stylu. No, te też fajnie wyglądają. O, właśnie to jest to. Podoba mi się strasznie, jak właśnie taki styl jest felg w aucie. No te też są fajne nawet, powiedziałbym Wam. Oczywiście potem kolor felg możemy sobie zmieniać. Akurat w tym przypadku były to felgi w stylu sportowym. Tutaj mamy jeszcze felgi wieloczęściowe. Ich jest, z tego co się orientuję, nieco mniej niż tamtych, ale mimo wszystko tak czy siak jest ich sporo, naprawdę. No, jest ich nieco mniej. No i mam jeszcze felgi specjalistyczne. No i to by było tyle, jeśli chodzi o felgi. Jak już tutaj jestem w tym dziale, to po prostu sobie jakieś tam felgi wybiorę. Strasznie mi się podobały takie jedne, które Wam sobie nawet pokazywałem już. Będzie ciężko je znaleźć. Chyba te. Chociaż... Jeszcze Wam pokazywałem. O, te Wam pokazywałem jeszcze, więc dobra. Weźmiemy sobie te. I oczywiście mamy też możliwość tak samo zmiany tutaj wielkości tych felg. Tak samo mamy możliwość oczywiście, nie wiem, poszerzania opon czy coś w tym stylu. Zaraz Wam to też pokażę wszystko. Ok. I teraz możemy też, widzicie, szerokość opon tylnych. Ok. Dobra. Może być. Tak więc to jest wszystko, jeśli chodzi o opony i felgi. Teraz pokażę Wam. Modyfikacje karoserii mogą poprawić styl i prowadzenie. Mamy zestawy do każdego auta, które może się ścigać. No właśnie, w przypadku Toyoty Supry jest tego dosyć sporo, jak widzicie, bo zobaczcie. Jest kilka tych zderzaków, więc jest w czym wybierać, ale nie każdy samochód tyle opcji niestety ma. To zależy w sumie chyba tylko od auta. Myślę, że te najbardziej popularne, te samochody, które są popularne, jeśli chodzi w sumie o tuning, czyli jakieś japońskie samochody, jakieś pewnie niemieckie, będą miały sporo tych opcji tuningu, ale musicie mieć świadomość, że nie każdy samochód tyle opcji, jak Toyota Supra ma. Ja akurat w tym przypadku wybrałem sobie Toyota Supra, ponieważ podoba mi się ten samochód, jest to naprawdę niesamowite auto i akurat ten samochód tych możliwości tuningu troszeczkę ma. Jak widzicie, zobaczcie, ile tutaj jest tych spoilerów. Ale musicie mieć świadomość właśnie, jak chcecie sobie kupić grę, że nie każde właśnie auto tyle tych opcji będzie miało. Akurat jeśli chodzi o, tutaj widzicie, aspekty wizualne, to one są tanie. 100 tylko tych punkcików, tak? Więc to nie jest jakoś specjalnie dużo. I zobaczycie, że mam to auto. Ono jest na glebie praktycznie już najniższa, jaka może być. I tutaj ma progi, ma zderzaki i wszystko. I się okaże, że to nie będzie w ogóle problemem, jak będę jeździł po jakichś różnych bezdrożach.
co jest strasznie dziwne. No dobra, no jest ta Toyota Supra już troszeczkę stylingowana, dosyć fajnie wygląda nawet. No więc dobra, zobaczymy, jak się nie będzie nią tutaj jeździło w tej grze. Czyli jak widzieliście, tuning jest bardzo podobny do tego, który był w Forzie 5, a jeśli nie mieliście Forzy 5, no to też troszeczkę jest podobny do tego, którego mogliście wcześniej zobaczyć w poprzednich odsłonach Forzy Horizon, ponieważ to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo podobny. Dobra, weźmiemy sobie wyścig. I pewnie jak już wygramy ten wyścig, to przetransportujemy się do zupełnie innego miasteczka, bo właśnie co wygrane mistrzostwa będziemy się przenosili do innego miasteczka. Oczywiście mamy też możliwość taką swobodną, że nie musimy tam jechać. No, możemy sobie dalej rozgrywać jakieś mistrzostwa właśnie w tym miasteczku. Ale no w sumie ta propozycja, którą nam tutaj sugeruje gra, nie jest najgorsza i myślę, że to jest ciekawe, troszeczkę sobie pozwiedzać inne miasta i też troszeczkę będzie taka inna różnorodność, tak? Będziemy mogli sobie raz tutaj, będzie raz tam, nie będzie nam się po prostu nudziło w ten sposób. I myślę, że właśnie twórcy gry też na ten pomysł wpadli, abyśmy się za bardzo nie znudzili. Chcą nas zabierać często z jednego punktu do drugiego, abyśmy mogli właśnie troszeczkę poznawać inne tereny. Chociaż osobiście uważam, że te tereny tutaj w tej Forza Horizon, mimo czy jestem we Francji, czy jestem we Włoszech, czy jestem w innym miasteczku, czy nie jestem, one są strasznie podobne, powiem wam. Nie wiem, czy wy też takie wrażenie odniesiecie, ale takie moje pierwsze wrażenia są właśnie. No i dobra, bierzemy udział w wyścigu. Ostatnie wyścigi nam zostały. No, to będzie rajd przełajowy, czyli mamy punkt A, punkt B i między tutaj jakimiś... Trzeci wyścig to coś specjalnego. To nasze pierwsze zawody przełajowe tego lata. Są zupełnie nowym wydarzeniem na festiwalu Horizon. Będziecie jechać po różnego rodzaju terenie, więc skup się i nie przegap punktów kontrolnych. Jeśli zajmiesz pierwsze miejsce, może uda ci się wygrać pierwsze mistrzostwa na festiwalu Horizon. Dobra, nawet wam nie musiałem tłumaczyć, bo koleś zrobił wszystko za mnie, więc dobra, startujemy. Jako właśnie, że Forza Horizon 2 ma możliwość podróżowania po naprawdę ogromnej ilości bezdroży, mamy też właśnie takie nowe rozgrywki, jak wyścigi tutaj przełajowe, gdzie mamy punkt A, B, ale jeździmy po naprawdę różnych tutaj rodzajach nawierzchni, jak na przykład teraz tutaj w jakichś krzaczorach. Też auto wtedy zupełnie inaczej się zachowuje też, tak? Na drodze zupełnie inaczej się zachowuje samochód, na jakimś piachu inaczej, a zupełnie inaczej też na polach się auto zachowuje. Możemy też sobie skracać drogę, jak widzicie, zobaczcie. Dzięki temu takiemu, powiedzmy, skrótowi troszeczkę sobie oszczędziłem czasu, ale też troszeczkę zepsułem jednocześnie. Dobra, gonimy ich. Widać, że mają już lepsze auta ode mnie. Więc trzeba, kurczę, też będzie troszeczkę popracować nad tuningiem mechanicznym. Nie wiem, być może też przez to, że mam tak auto na glebie, jadę znacznie wolniej, więc troszeczkę głupota z mojej strony, że to wykonałem, ale no trudno. Do kolejnych wyścigów sobie to pozmieniam. No, już widać, że kurczę, na drodze te moje auto jest szybsze zdecydowanie niż te auta przeciwników, ale no dobra, trzeba ich gonić. Dziesiąte miejsce to nie jest za dobre. Musiałbym mieć przynajmniej piąte miejsce pewnie, żeby tutaj jakoś się uplasować w... Muszę mieć pierwsze miejsce ogólnie w mistrzostwach, cholera, więc trzeba tutaj naprawdę dać siebie wszystko. Tam miałem sporą przewagę, bo chyba dwa razy wygrałem. Ale to i tak... No właśnie, kurde. Słupy takie tutaj, jak widzicie, są jedną z nielicznych przeszkód, której się po prostu nie da ominąć. Tego słupa się nie da ściąć po prostu, więc tutaj trzeba po prostu uważać na nie, ewentualnie kiedy popełnicie błąd, a macie możliwość tutaj, no, widzicie, nawet lepiej da. Aha! Popełnili też błąd ten co ja, tak jak widzicie, to nie jest zawsze tak, że ten przeciwnik jest idealny. Jeśli cofnę czas, to on może też wtedy popełnić jakiś inny błąd niż wcześniej, więc to mi się strasznie podoba. I właśnie to jest ukazanie tej fajnej technologii, jaką są te drive avatary. To naprawdę jest tutaj w grze odczuwalne i widzicie, dzięki jednemu cofnięciu po prostu mam drugie miejsce i myślę, że to spokojnie mi wystarczy,
żeby mieć teraz w ogólnych mistrzostwach pierwsze miejsce. Dokładnie. I przewaga nawet 6 punktów, więc nie jest źle. No dobra. Też widzę, że... No tak, ja gram jeszcze tutaj przedpremierowo, więc nie wszystkie. I wygrałeś je. Wiedziałem, że dobrze ci pójdzie. Zobaczymy, jak długo uda ci się utrzymać tak wysoką formę. Nie wszyscy kierowcy mieli jeszcze jakieś tam niki, tak? Nie wszystkie te drive-hatary miały swoją nazwę, więc dobra. Pewnie będzie jakieś kolejne koło fortuny. Staraj się wygrać wystarczająco dużo razy w mistrzostwach, aby otrzymać zaproszenie do finału wyścigów Horizon. To twoja szansa, aby podjąć rywalizację o tytuł mistrza wyścigów Horizon. W końcu wszyscy po to tu jesteśmy, prawda? Jak widzicie, mamy tutaj ukazane od razu to, że mamy w samej grze 15 mistrzostw, a ogólnie tych mistrzostw jest zdecydowanie więcej, więc zakładam, że po ukończeniu kariery będziemy mogli nadal sobie już jeszcze rozgrywać mistrzostwa, ale już dawno będziemy po tym głównym finale, oczywiście jeśli uda nam się wygrać, tak? Ciekawy jestem, czy będzie koło fortuny. Fajnie by jakąś furkę wygrać, albo... A, zabrakło jeszcze troszkę, więc zagramy sobie jakiś jeszcze wyścig. Bo być może się uda, powiem wam, wygrać albo gotówkę, albo auto. Też zauważyłem, że kurczę, aut nie można za bardzo sprzedawać. Mam dla ciebie coś specjalnego. Spotkajmy się tutaj, jak tylko będziesz mógł. No to znaczy, auta można sprzedawać, ale nie widzę, żeby była opcja, abyśmy na to dostali kasę po prostu, więc troszeczkę też dziwnie to wygląda, bo kupuję auto za kasę, chciałbym je sprzedać, chociaż potem może na jakichś aukcjach można je wystawiać, takich wiecie, że ja mam jakieś auto i potem mogę sprzedać komuś, jakiemuś innemu graczowi, tak, więc jeśli o tą kwestię chodzi, może taka opcja jest, jeszcze tego nie widziałem, więc w kolejnych odcinkach sobie to na pewno sprawdzimy. Dobra, spory dystans nas dzieli od tych zawodów specjalnych, ale mamy właśnie też coś takiego, co było w Forzie Horizon, czyli zawody specjalne. Akurat tutaj będą, zakładam, te zawody, które były w demku, czyli będziemy się ścigali z samolotami, ale też powiem wam, że z tego, co czytałem, oglądałem jakieś tam zapowiedzi czy inne materiały, to też będzie możliwość m.in. ścigania się z jakimiś pociągami na przykład, więc to też fajna sprawa. Wcześniej, z tego, co pamiętam, były wyścigi z balonami w Forzie Horizon. Były też, pamiętam, wyścigi właśnie z samolotem. Były takie właśnie, takie specjalne zawody, tak? W tym przypadku jestem pewien, że właśnie będą te zawody z samolotami, bo to było już widoczne w demku. Tam, wow! Nowością, którą zorganizowałem na tegorocznym festiwalu, jest lista życzeń. Lista wydarzeń do zaliczenia podczas festiwalu. Okej. W całej Europie rozmieściłem takie auta jak to. W każdym aucie znajduje się zestaw instrukcji. Wyzwanie. Jeśli zrealizujesz choć jedno z nich tego lata, możesz być z siebie dumny. Kolejna fajna, myślę, nowość w grze, która na pewno troszeczkę nam wydłuży grę, co dla mnie jest jak najbardziej na plus. Też to widzieliście w demku. Akurat w tym przypadku pewnie będziemy musieli pokonać jakąś czasówkę. No właśnie. Jeździ, jakby był kradziony i będziemy musieli pobić akurat w tym przypadku wskazaną prędkość. Jest to 201 km na godzinę, więc przy takim samochodzie, uwierzcie mi na słowo, to jest banał. Ale też musimy to wykonać w danej tutaj, w danym czasie, który mamy tutaj określony z góry. Więc po prostu jedyne co, to musimy się pospieszyć, aby... Czekajcie, pojadę sobie tędy. Mamy taką możliwość, więc nie będę tutaj bawił się w jakieś zakręty, tym bardziej, że mam tak szybki samochód, tylko po prostu będę też często jeździł na skróty jakoś. Ten czas jakoś też specjalnie wyzwaniem dużym nie jest, bo jak mamy taki duży samochód, znaczy duży, no tak, duży też jest, ale jak mamy tak szybki samochód, to to jest kilka sekund. Zobaczcie, jadę na luzie, mam już 200, ponad 200 km na godzinę. No i koniec, akurat... Ze wszystkimi pójdzie tak łatwo. Zobaczymy, na razie było naprawdę banalnie, już to w demku też widziałem, bo te akurat zawody były do rozegrania właśnie w wersji demonstracyjnej. I pewnie będzie wyższy level, tak? Dokładnie. Trzeci level. Ciekawi mnie, co wygramy. Fajnie, przydałoby się 60 tysięcy albo 30 chociaż tysięcy.
Jakby można było sobie tą Suprę stuningować do klasy najwyższej. A też pojedziemy najpierw i rozegramy sobie te zawody specjalne. Ekrany ładowania może jakoś specjalnie krótkie nie są. Wygląda na to, że ci się podobało. Możesz powtarzać dowolną liczbę razy. Kolejny poziom. Ach, nie źle, ale też mogłoby być lepiej. Gotówka na pewno się przyda, ale rozegramy sobie te specjalne zawody, więc tam może się uda jakieś troszeczkę tych punktów zdobyć więcej. No i potem w efekcie może troszeczkę ten level będzie wyższy. Może akurat dostaniemy tyle punktów za zawody specjalne, że ten level automatycznie nam wzrośnie. Ale co mówiłem, te ekrany ładowania może jakieś krótkie nie są, ale one są zdecydowanie krótsze niż z tego, co czytałem na internecie, niż na Xboxie 360. Nie wiem, czy to prawda. Jeśli macie Forza Horizon na Xboxa 360, dajcie znać, jak wam się te ekrany tutaj ładowania ładują, czy długo, czy krótko. I też muszę powiedzieć, że podoba mi się to, że często te ekrany ładowania są różne, że jak jesteśmy w jakiejś innej okolicy, te ekrany są inne ładowania. Jak przejdziemy do innego miasteczka, też kolejne ekrany ładowania są inne zupełnie niż poprzednie, więc to jest fajna sprawa. Przypomina wyzwanie ze strefą radarową, które już znasz. Tyle, że zamiast lecieć z dużą prędkością, musisz utrzymać wysoką prędkość w całej strefie szybkości. Bo jak mamy, wiecie, ciągle ten sam ekran ładowania, to po prostu potem się to wszystko nuży i ten czas, nie wiem, tak przynajmniej z mojego punktu zawsze jest, jak widzę ciągle ten sam ekran ładowania, to mi się dłuży. Jak są te ekrany ładowania różne, kiedy mam też jednocześnie w międzyczasie możliwość popatrzenia sobie na te cudne widoki, to mi się to wszystko po prostu skraca potem. No a tutaj mamy też kolejną rzecz, którą widzieliście już wcześniej, tak, czyli strefy szybkości, czyli musimy na danym odcinku mieć jak najwyższą prędkość. Więc najlepiej od samego początku naprawdę mieć prędkość ogromną, żeby przez cały tutaj ten okres mieć no taką prędkość, abyśmy byli w stanie pobić naszego znajomego, tak, bo o to w sumie chodzi. Dla nas, jeśli mielibyśmy grać sami dla siebie, to raczej te prędkości, tych prędkości byśmy nie pobijali. Jak zobaczymy, że nasz znajomy pobił nasz rekord, no to jest też jakaś taka motywacja. O, czyżby kaska? A, tylko 1000, ale są też takie billboardy, gdzie można dostać 10 tysięcy na przykład, więc no myślę, że warto tego szukać, warto sobie tą rozrywkę wydłużać, a nie tylko grać w wyścigi, tak? Fajnie właśnie jest, kiedy mamy możliwość tuningowania tych samochodów, tego wszystkiego. To naprawdę jest zdecydowanie większa, z mojego myślę, punktu widzenia frajda. No i te perki też fajnie zdobywać, więc tutaj warto też szaleć na drodze. Dobra, zapiszemy się. Pamiętam, że jak w demku rozgrywałem właśnie te zawody specjalne, to nie było łatwo, naprawdę. Tam praktycznie o włos tylko wygrałem. Ale już mam jakieś pojęcie o tym torze, więc być może mi pójdzie teraz lepiej. O, i też nawet inny samochód mamy. Z tego co pamiętam, wcześniej jechaliśmy właśnie tym żółtym Lamborghini, więc dobra, ruszamy. Okej, przyjacielu, oni są szybsi, ale ich promień skrętu jest znacznie większy niż twój, więc szanse będą wyrównane. Dobra. Na pewno na pierwszym checkpointie będą lepsi ode mnie, ale zobaczymy. No i właśnie tu jest też to utrudnienie, o którym wam mówiłem w demku. Jak jedziemy sobie i nad nami przelatują samoloty, to strasznie wibruje pad, przez co tutaj ciężko jest ten samochód opanować. Może czekajcie, włączę sobie kamerę inną, ta będzie chyba lepsza troszkę. Tutaj naprawdę liczą się ułamki sekund, więc trzeba być jak najbardziej precyzyjnym. Wiadomo, jak ktoś sobie nie radzi, nie? No to zawsze sobie może tutaj zmniejszyć poziom trudności. W końcu da radę, ale no też no nie wiem, zawsze byłem takiego zdania, że wolę troszeczkę sobie, wiecie, nie radzić, wolę pokazać wam, jak to nie potrafię grać, ale mieć wyzwanie, niż ustawić jakiś, wiecie, łatwy poziom trudności i po prostu kozaczyć, tak? Wow, naprawdę trzęsie tak tym autem, że ciężko jest go opanować.
Jeśli jakby mi tutaj przylecieli, kiedy byłbym w zakręcie, to już w ogóle. Kurde, widzę tak kątem oka, że cały czas jestem drugi niestety. I tak jak mówiłem wcześniej, wtedy z nimi wygrałem o włos, jestem ciekawy, czy tutaj tak samo będzie. Aj, chyba teraz będę pierwszy. Dokładnie. Jest już coraz bliżej, już wysuwam się na prowadzenie, ale to nie jest tak, no właśnie, nie jest tak łatwo. No oni po prostu mogli mieć gorszy moment, jakoś, nie wiem, gorzej nakręcili, przez to tutaj mi troszeczkę odpuścili, ale kolejne mogą nadrabiać. No taki samolot odrzutowy to naprawdę mam ogromne prędkości, on osiąga zdecydowanie większe niż ja, więc tutaj jest! Znowu o włos, ale się udało na szczęście. Niezła jazda, co? Nie spodziewałem się, że ich pokonasz. No, sekundę praktycznie, no tak, sekunda, prawie 2 sekundy różnicy, ale naprawdę nawet nie, to praktycznie nawet sekundy nie było różnicy, więc to masakra jakaś. No z ledwością udało się wyjechać tak samo jak w demku, nie wiem, czy to zaplanowane było z góry przez grę, czy nie. Mówiłem już, Kaski trochę wpadło. możesz zatrzymać auto. Wow! Mamy Ferrari, to ja twingowałem Supra, tu mamy Ferrari dostępne za free. Czyli te zawody specjalne automatycznie, wydaje mi się tak przynajmniej, dają nam nowe auta. To jest dosyć fajną tutaj sprawą. Sporo kasa, do tego jeszcze darmowe auto. Jak najbardziej jestem za. Nie, Tim, ja nie będę się ścigać, ale pojadą najlepsi kierowcy biorący udział w festiwalu. Daj spokój, finał będzie wydarzeniem lata. Dobra, to super. Gdzie ty teraz jesteś? Szkoda, wybieramy się na przejażdżkę do Nicei. Dobra, wyruszamy na drugi etap wycieczki. Gotowi? Jedziemy do La Bella Nice, pięknego miasta. Dalej, ruszajmy. Tak, muszę wam powiedzieć, że Nicea naprawdę wygląda niesamowicie już na samej mapie, więc zakładam, że tam będzie naprawdę prześlicznie. No ale to oczywiście zobaczycie już w kolejnym odcinku, ze względu na to, że stacji radiowych można teraz słuchać Hospital Records Radio. Radio, jedyny w swoim rodzaju Hospital Records, specjalnie dla was z festiwalu. A zaraz wam, nie, jeszcze nie mogę skończyć, muszę wam coś powiedzieć. Dobra, resztę zobaczymy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Pokażę wam tą Nicę, bo naprawdę wygląda ona na mapce, zaraz zobaczycie jeszcze tutaj. Naprawdę niesamowicie, zobaczcie. Jest naprawdę dosyć spore miasto, bo tam też pewnie jakieś takie wyścigi uliczne, ale też mamy plaże, ogólnie port i tak dalej, więc naprawdę wygląda to niesamowicie już tutaj na samej mapce. I też jak widzicie, dostaliśmy w końcu nowe radio, o czym wam mówiłem, że wraz z postępem właśnie nowe radio będziemy mieli tutaj dostępne. I jest tutaj radio Hospital Records i zakładam, że właśnie tutaj będzie sporo kawałków z związanych z Netskyem. Netsky to chyba jeden z najbardziej kojarzonych wam z Forza Horizon tutaj artystów, ponieważ ma no niesamowity kawałek w Forza Horizon, który rozbrzmiewa w moim domu do tej pory, naprawdę, jeśli chodzi o kwestię kawałka Netskya, to mi się naprawdę niesamowicie podobało. A tutaj widać, że mamy jego powiedzmy całej wytwórni radio, więc tak kawałek widać spodobał się tutaj ludziom, że postanowili umieścić specjalne radio właśnie z muzyką w stylu właśnie Netskya. Wydaje mi się, że właśnie jego wytwórnia tak samo się nazywa Hospital. Tak widzicie, o tą kwestię chodzi. Mam nadzieję, że was nie wprowadziłem w błąd. Zaraz to jeszcze zweryfikuję, najwyżej dam adnotację, że się pomyliłem. Ale dobra, to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!